imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. W czas tej nowenny chciejmy przez ręce Najświętszej Maryi Panny prosić w intencjach całego Kościoła. Wpierw przedstawmy, polećmy papieża Franciszka, prosząc dla niego o zdrowie, o dary Ducha Świętego, w sposób szczególny dar mądrości na dalsze kierowanie łodzią Piotrową. Polećmy biskupa Andrzeja, pasterza naszej diecezji, dziękując przede wszystkim za to, że wyszedł z ciężkiej choroby. I prośmy usilnie o to, aby Pan Bóg obdarowywał go Duchem Świętym w tej niełatwej drodze posługiwania biskupiego. Prośmy dla niego o dar rozeznania w różnego rodzaju sprawach personalnych. Prośmy o dar mądrości w przezwyciężaniu trudności. Prośmy o dar pobożności w kierowaniu i prowadzeniu liturgią naszej diecezji. Wspomnijmy także biskupów pomocniczych, biskupa Waldemara i biskupa Rudolfa, prosząc, aby stawali się prawdziwą opoką naszego biskupa Andrzeja. Nie zapominajmy o biskupach seniorach, biskupie Alfonsie, biskupie Pawle. Dalej chcemy polecać Ci, dobry Jezu, przez ręce Twojej Matki wszystkich pasterzy Kościoła Opolskiego. Na samym początku polecamy Ci naszego proboszcza, księdza Rafała, dziękując za jego obecność wśród nas, za jego prowadzenie, za jego słowo i sprawowanie sakramentów, uświęcanie nas wszystkich. A jednocześnie prosimy, o dobry Jezu, obdarzaj go swoją łaską, aby mądrze i roztropnie posługiwał na niwie Twojej. Polecamy wszystkich księży, którzy pracowali w naszej parafii, pracują, i tych, którzy będą w niej pracowali. Chcemy modlić się za osoby zakonne. W sposób szczególny należy tutaj wymienić siostrę Tobiaszę, która posługuje pracą z mariankami w naszej parafii. Chcemy modlić się dla wszystkich osób życia konsekrowanego o to, aby faktycznie żyły ślubami, radami ewangelicznymi, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, a przez to uświęcały siebie i tych, z którymi się będą spotykali. Polecajmy wszystkie rodziny, aby stawały się Bogiem silne, aby były Bogiem silne i stawały się miejscem pierwszego spotkania młodego człowieka z Bogiem. Prośmy za rodziców, za dzieci, za babcie i dziadków. Chcemy modlić się i polecać wszystkie osoby chore i cierpiące, aby Pan Bóg
dodawał im siły w przezwyciężaniu codzienności, aby patrzyły z nadzieją na przyszłość. Polecajmy wszystkie kobiety, które stają się ozdobą naszego Kościoła, i mężczyzn, aby wpatrzeni we wzór świętego Józefa potrafili stawać się oparciem dla wszystkich kobiet. Chciejmy modlić się też za naszych bliskich zmarłych, o radość życia wiecznego dla nich. Polecamy też, Panie Jezu, Tobie przez ręce Maryi te szczególne intencje, z którymi przyszliśmy tutaj dzisiaj. Matko Boża nieustającej pomocy, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie, przyjdź mi na pomoc w tej trudnej sytuacji. Twoja czcicielka. Ciebie, o Matko nieustającej pomocy, proszę z całego serca, abyś wyprosiła mi u Syna swego łaskę nawrócenia dla mojego dziecka i męża. Mateczko nieustającej pomocy, dziękując za dotychczas otrzymane przez naszą rodzinę łaski, proszę o dalszą opiekę i pomoc, szczególnie dla mojego syna w trudnym obecnie dla niego okresie życia. Uproś szybkie i pozytywne zakończenie sprawy. Proszę o zgodę w rodzinie, prosi zatroskana matka. Matko nieustającej pomocy, prosimy Ciebie, wstaw się do miłosierdzia Bożego o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariana oraz zmarłych teściów Aniele i Józefa, zmarłego szwagra Andrzeja. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania. Niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Owoce tej nowenny składam miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny nieustającej pomocy o spokój duszy i wiekuistą światłość dla duszy Krystyny Siemieniuch. Proszę Cię, Mateczko nieustającej pomocy, o ulgę w cierpieniach czyśćcowych dla duszy zmarłego brata Bronisława i przyjęcie jej do chwały Bożej. Panienko nieustającej pomocy, uproś dzieciątko, które trzymasz w ramionach, o odpuszczenie win i zaniedbań, o przyjęcie do Królestwa Bożego duszy Czesława Męczyńskiego. Dziękuję Tobie, Matko, Syna Bożego, za wsparcie w tych trudnych chwilach, za wszelkie łaski i dobrodziejstwa, za wysłuchane prośby i modlitwy, za tych wszystkich ludzi, których postawiłaś na mojej drodze, którzy pomogli mi przetrwać ten trudny dla mnie czas. Prosimy Ciebie, nasza ukochana Mateńko, o szczególną opiekę dla Szymonka, któremu rówieśnicy dokuczają. Prosimy Cię, Matko Niebieska, o powstrzymanie u niego częstych stanów gorączkowych o nieznanej przyczynie. Nasza Matko nieustającej pomocy, prosimy Cię pokornie o spokój duszy i radość nieba dla Elżbiety Wardzyńskiej, która tak wiele męk wycierpiała, z nadzieją, że wyzdrowieje. Prosimy Cię, Panienko, o litość dla niej. Matko nieustannie nas wspierająca, prosimy o zatrzymanie choroby u Alicji, o wzmocnienie w niej wiary w wyzdrowienie oraz nawrócenie dla najbliższych. W chwili ciszy wypowiedzmy też intencje naszych serc. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone, abyś je nam udzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie Cię prosimy. A my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Zaśpiewajmy pieśń.
O Maryjo, przyjmij dziękczynienia naszych sióstr i braci, którzy za Twoim stawiennictwem doznali szczególnych łask. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, wraz z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga za Twoim stawiennictwem. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy: dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za podtrzymanych w zwątpieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za ocalonych z rozpaczy. Nieustającej pomocy, za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci prośby naszych braci i sióstr szukających Twojej pomocy. Gorąco polecamy Ci, Matko nieustającej pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich będących w potrzebie i wołamy: błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twoich stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej wołając: pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boga, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych, pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych, pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Patronko misji świętych, pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego, pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin, pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Matko świętej wytrwałości, pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia, pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych, pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych, pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni powołań kapłańskich, pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości, pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot, pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba, pomagaj nam nieustannie.
Tyś naszą ucieczką, o Pani. Pomocą w ucisku i smutku módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę, matkę swoją Maryję. Rodzicielkę swoją Maryję za matkę. Dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Matko nieustającej pomocy, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Królowo rodziny, módl się za nami. Królowo kapłanów, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Błogosławiony Czesławie, módl się za nami. Święci aniołowie stróżowie nasi, módlcie się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. I z rogiem wagi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Come.